Witam Cię, drugi użytkowniku YouTube'a w kolejnym odcinku. Co tu dużo gadać dzisiaj? Dzisiaj nadszedł ten dzień, który każdy polski wędkarz świętuje nad wodą, czyli 1 maja. Tak, oficjalne rozpoczęcie sezonu uboleniowo-szczupakowego w Polsce. No w Szwecji to tak nie do końca obowiązuje, ale wiadomo, jak się święci, to się święci. Dzisiaj szybki wypad na szczupaka. Mam nadzieję, że zaowocuje jakąś rybką. Nowe miejsce, nowa przygoda. Ten sam wędkarz. Słuchajcie, jak macie ochotę, zapraszam. Opowiem troszkę dzisiaj o moim sprzęcie, w którym dzisiaj aktualnie łowię. No i co? I postaram się coś złapać. Także zapraszam do odcinka.
Dobra, kochani, mamy pierwszą rybkę 1 maja. Złapaną. Fajnie, ja się cieszę. Oczywiście tam nie mierzyłem. Zrobiłem sobie parę fotek drugą kamerką i wypuściłem zielonego towody z powrotem. Jak obiecałem, opowiem trochę, co dzisiaj, czym się łowimy. Jest to mój stary zestaw Beastmasterek od Shimano, 2,40 długi, CW 3070, Concept Z od 13 i standardowo Pikszadzik. Wcześniej oczywiście próbowałem innymi gumami, nic się nie działo, ale Pikszad to jest bardzo płytko, więc bez obciążenia porobił robotę. To jest taki mój, można powiedzieć, zestaw rezerwowy. Po pierwsze, lubię go łowić, lubię nim łowić jak brodzę, bo jest troszkę sztywniejszy od Sam Croc, który opowiadałem w ostatnim odcinku, więc ma jakby większy zapas mocy, mi się wydaje też. No, troszkę mniej czuły, ale generalnie te Beastmastery to świetne kije i według mnie Shimano strzał w kolano, jak zwykle, że przestali produkować je w kaście. No nic, wymyślają sobie jakieś inne dziwne sploty i pierdoły, zamiast się zająć porządnymi kijami, które robili kiedyś. Pozdro Shimano. Słuchajcie, łowię dalej, ja jestem zajebiście zadowolony na tą chwilę, więc pierwszy fish, jeszcze dwa wjeżdżają i mogę wracać do domu na kawę. Tyle, łowimy dalej. Słuchajcie, no dzisiaj jak widać było obrodzone, trochę rzutów oddałem. Jednego szczupaka złapałem, także na mega duży plus. Majóweczka zaliczona pozytywnie, czyli, że tak powiem, rutyna, nie wiem, można tak to nazwać. No 1 maja odhaczony, nie? trzeba, nawet chociażby na godzinę, tak po polsku, tak po naszemu, po wędkarskiemu. W dzisiejszym odcinku jeszcze raz pokażę, wjechała Concept Z od 13 Beastmaster 3070. Przyponik miałem Fluoro 1.0. Mój rezerwowy zestaw do łowienia właśnie jak brodzę. Duży zapas mocy, fajny kije, krótki dolnik. Jak komuś przeszkadzają długie dolniki, to ten ma krótki, całkiem pozytywny. Słuchajcie, no nic, ja zaczynam świętować 1 maja, jadąc teraz do domu. Jak byliście ze mną, to jest mi mega miło, dziękuję. I co, i zapraszam do następnego razu. Nie zapomnijcie zostawić jakiegokolwiek komentarza dla zasięgu, co by mnie YouTube wywindowały do góry. Jakiegoś lajka. Jak udostępnicie, to w ogóle mega. Tak czy inaczej, dzięki serdeczne, że byliście. Do następnego, do połamania. Trzymajcie się, hej.